Witam Was, Repus, a chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz, iż następnego dnia, czyli że 8 października, nie zobaczycie odcinka z Europy, dlatego że... Co powiedzieć? Witam Was, Repus, na początek crashowała mi się gra w pewnym momencie. Jak odpaliłem, to sprawdziłem dokładnie, raczej nawet pojawiłem się OBS-em, by złapało ekran z Europy. Ale chuj z tym, czarny ekran cały czas jest, przez cały przez większość odcinka, dopiero gdzieś dotąd jest do tego momentu. Wkrótce wam co się stało w tym odcinku i serdecznie, bardzo serdecznie przepraszam, kolejny będzie dłuższy, może godziny nawet zrobię, ale teraz nie mam czasu, gdyż trzeba się edukować. Zdradzę wam co się stało w tym odcinku. Jak widzicie, podbiliśmy Erytreę, Kenię, podbiliśmy Arabię Saudyjską, prawie że całą, jedną prowincję nie zostawiłem, bo nie chciałbym się już całej jej podbijać. I Niemcy zaatakowały Francję. Jednocześnie zdech mi ten koleś od Republiki, co rządził, czyli mój władca zdech. I mimo że zmieniłem wcześniej na kraj na faszystowski, gdyż daje 100% land, raczej zwiększa 100% szans, 100% ilość wojska możliwą do utrzymania. Więc ustanie sobie faszystowską, ale dech i zmieniło mi na królestwo i dostanę coś takiego jak kantarreformacja. I teraz będę próbował z tym walczyć, poczem na necie, może część jak to zmienić, ponieważ to takie okienka tam w ikonie buntu, gdzie klika się tu ikonę buntu i właśnie takie okienka parę, co może się stać i dlaczego. Tam nie ma kantarreformacji i muszę sobie poczytać w internecie, co dokładnie chodzi. Mam nadzieję, że mi wybaczycie ten odcinek i bardzo, bardzo smutny. A, Francja już w sumie zdycha, Niemcy pobiły Francję. Ale dziwne, że Francja aż białej flagi nie wywiesiła od razu. Ale to już nieważne. Ważne jest to, że nie będzie odcinka i wszyscy płaczemy. Do zobaczenia. 9 października. Cześć.